wielkiego jaguara. Dokładnie naprzeciwko niej znajduje się inna świątynia, niższa, bo tamta ma, ta ma 44 metry, tamta ma 38 metrów, jak pamiętam. I tam niższa, nazywana świątynią drugą, też nazywana jest świątynią masek, dlatego że na budowli, która jest powyżej tych schodów, tam gdzie my mamy wejście, to nad tym wejściem jest taki fryz, płaskorzeźby przedstawiające liczne maski. This one was the most sacred ceremonial center. That's why we see a lot of stelas right there. See? So that's why this is the religious part. That's the palaces, administrative, residential buildings, like I mean condominiums. And that section was the cemetery of the royalty of there. To miejsce, w którym jesteśmy, ten plac centralny, był takim najświętszym, najważniejszym miejscem w całym mieście Tikal. Tutaj mamy te dwie świątynie, o których wspominałem. I też o ważności tego miejsca świadczą te stele, które są po tej stronie. Za nimi znajdował się cmentarz, przybań władczy, a po drugiej stronie były budynki rezydencyjne czy pałace. Religious events. This is the lowland of Guatemala and the lowland of Mayan area. The lowland is a giant platform of limestone material all the way down at the peninsula of Yucatan. South area of Mexico, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guatemala, Belize, where you continue, a part of Honduras, and a part of San Salvador. This is the most important period for Mayas, that archaeology called Mesoamerica. My jesteśmy na terenie obszaru, który nazywany jest przez archeologów Mezoameryką i rozciąga się na takiej wapiennej platformie, która jest od południowego Meksyku, aż od miasta Oaxaca przez stany Chiapas, również Yucatan i obszar obecnej Gwatemali, część Hondurasu, no i też kawałek San Salvador. To jest. Today, that's why Chiapas. Ten cały obszar jest w dużej części nizinny. I na tych nizinach też są wzniesienia, pagórki. I Tikal jest zbudowany również na takim wzniesieniu. Dlatego właśnie my też tutaj idąc szliśmy pod górę. No i to miało znaczenie zarówno religijne, bo no, uważali, że im bliżej tak się znajdują, tym bliżej są nieba, bliżej Bogu. Ale też znaczenie takie, no, takie typowo ludzkie, po prostu, że kto im wyżej mieszka, to tym jest ważniejszy. That's why the majority, 90% of the Mayan buildings is the same material, limestone, and except Copan. But the majority of cities, Palenque, Tikal, San Antonio, Coba, Uxmal, Chichen Itza, is limestone, the same material. And sometimes, question is,